Dzień dobry, nazywam się Paulina, mam 22 lata. W zeszłym roku skończyłam studia licencjackie z kierunku filologia romańska, więc władam biegle językiem francuskim, jako drugi język miałam angielski. Obecnie jestem w trakcie nauki rosyjskiego i hiszpańskiego. Zaraz po studiach zdecydowałam się wyjechać do Francji, żeby nabrać biegłości w języku. Wiadomo, że na studiach miałam bardziej język akademicki. Jeszcze będąc na drugim roku dołączyłam do lokalnej sekcji Erasmus Student Network ISN UAM Poznań, gdzie naszym głównym celem była opieka nad studentami, którzy przyjeżdżali do naszego miasta w ramach wymiany Erasmus, ale również w ramach innych wymian studenckich. I dzięki temu poznałam bardzo dużo ludzi z zagranicy, miałam okazję praktykować język angielski i również język francuski. Interesuję się językami i literaturą. Jako temat mojej pracy licencjackiej wybrałam filozofię francuską, przede wszystkim filozofię XVI wieku. Również sztuka, malarstwo, muzyka. Ukończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia, potrafię grać na pianinie. Kiedyś śpiewałam, ale już trochę od tego odeszłam. Chciałam polecić Państwu moją kandydaturę jako hostessa bądź tłumacz. Hi, my name is Paulina, I'm 22. Last year I finished Roman studies, so I speak French and also English. Now I'm doing studying Spanish and Russian, but I don't have a lot of time to do it. After my final exams, I decided to make a gap year and to go to France to improve my language skills. I was taking care of three boys, as in Fiobert. I lived in French Riviera. I had a lot of opportunities to travel. I visited Paris, Lyon. I was in Italy also during this time. After my studies, I want to come back to university, but now I want to make my master's degrees of international relations. I'm interested in languages, of course, in literature, in music. I finished music school. I can play piano. I used to sing, but now I don't have time to do it. And I would like to recommend myself as an interpreter or hostess. Thank you. Bonjour, je m'appelle Paulina, j'ai 22 ans. L'année dernière, j'ai fini la philologie romaine. Alors c'était la littérature à la langue française. Je parle alors française et aussi anglaise. Quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir en France pour améliorer ma langue française. J'habitais à Biot, c'était un petit village entre Biot, entre Nice et Cannes. J'avais beaucoup d'opportunités de profiter de la France. Je visitais Paris, Lyon, j'étais en Italie et aussi en Espagne. Intéressée à la littérature, aussi à la philosophie française, surtout à la 16e siècle. Je suis aussi intéressée à la musique, j'ai fini l'école de musique. Je sais faire du piano, mais je n'ai pas beaucoup de temps de faire ça. J'ai aussi chanté, mais quand j'étais plus petit. Je voudrais me recommander à votre entreprise comme une interprète ou une hôtesse.